Witam Was serdecznie. No, tak jak wczoraj wspominałem, z samego rana wzięliśmy sobie tutaj z inżynierem moim, wyprowadziliśmy tutaj ten spadek do sznurka. Widać, sznurek leży, ale teraz on po prostu jest przyciśnięty już tą rurą. Tutaj już mamy na gotowo złożone. Tutaj też tą delikatnie trzeba będzie przesunąć o tą stronę. Wyjdziemy później tutaj. Na razie przykryłem tylko dekielkiem. Tu mamy zabezpieczone, jak będę z tamtej strony połączył, żebym po prostu sobie nie przesunął. Wygląda to tak. Tarczę by trzeba było też założyć. Jest tam klucz? Był przy tym? No, no i będziemy się dalej stopniowo poruszać do przodu. Teraz właśnie sobie wyjdziemy tutaj w tą stronę. Do tego momentu mamy ładnie tutaj wyprowadzone. Tutaj już będziemy mieli troszkę większe pole manewru, no bo to już jest mniejszej średnicy. Także dwuprocentowy spadek mamy. Nie, 2%, tak? Spadek mamy. No. Wolałem zrobić tak, ja jestem pewny, że rura leży na całości. Także nie ma żadnych większych dołków. Dobra. My podłączymy sprzęt. Dotniemy i się przesunąć ją. Tam na dół. Musi lekko do góry podnieść. Łukasz, końcówkę musisz lekko do góry podnieść. O tak. Tam to jest ten. Tam, tam do góry, o całkiem. Na razie może być do góry, tak. Trochę wyszło. Góra jest lekko, trzeba ją. Całą rurę, tą główną lekko. O. Nie, nie, ona musi być tak delikatnie pod skosem. Tu ja źle wykopałem, troszeczkę krzywo. Nie, ale ja patrzę po sznurku. Ja po sznurku patrzę. No, ale sznurek się trochę przesunął nam, to nie ma tego. Patrzcie tego. Trzeba by było ją jeszcze wsunąć. O. O. Nie wejdzie więc. Nie, nie, ona jest już do tego, co zaznaczyłem. Jeszcze trzeba ją trochę tamte wszystkie przesunąć. To co? Tamtą, nie? W tą stronę. Byśmy przesunęli, no to byśmy tutaj ładnie wyszli na środku. No, mi się wydaje, że ona jest na środku, nie jest na środku? Nie, minimalnie jeszcze można ją przesunąć. Z 2 centy. Poczekaj chwilę, żebyśmy tutaj nie tego piachu niepotrzebnie tutaj nie nabierali. O, podłączymy sobie. Dobra, dawaj. Czekaj, spójrz, tu ile mogę przesunąć. Ja mogę podebrać tam trochę ten narożnik, jak chcesz. Dobra. O. Napchnij ją teraz w tą stronę na maksa. Za dużo? Za dużo, no. No to dalej jeszcze. Tu już osiem, tutaj chyba było trzeba ziemię podebrać. Ty. Dobrze, to zaraz najwyżej tam podbiorę. Ale tutaj widać dobrze jest. Czekaj. Tu wiesz, on może ją sprężynować, nie? Czy nie? Nie, tu jest dobrze, będzie. Tak. Zostawię ją tutaj o na razie do góry, żeby mi tam nie wlatywało nic. No i co, i teraz, którą? Bez przymierzania będziesz? Nie, no którą teraz gdzie zamontować? Tą pierwszą tu, a tą później. No wkładasz tą. Tą najpierw. Tak. A później tą w tą. Dobra. To trzymaj na chwilę. Tą, bo to jest tak bez uszczelki. Tu mamy zaznaczone. Dobra. Masz uszczelkę? Nie. Tutaj mam uszczelkę, tak.
Czyli zadłubiesz na liter? Nie, no tutaj było wyczyszczone, bo tu miałem papier podłożony i tak. Ale ty sprawdzić tylko, czy już byś na liter? Nie, zakładam. Już tak, zakładamy. To trzeba podmorować, nie? Daj mi mazidło. Słucham cały czas. Tą uszczelkę tu nie wyciągałeś, nie czyściłeś, nie? Na tym kawałku. Na którym? Na tym małym? No. Nie. Chcesz wyciągnąć uszczelkę? Wyciągnij. Dla pewności, dla spokojności. Wyciągnij. Kurde, od tego cięcia po jakie to się czepia. Bo to jest naelektryzowane, gdzie trzyma. Dobra, ja też naelektryzowany jestem. Jak widzę, jak tak pięknie robota idzie. Jakbyśmy mieli to daj robić. Ten. Łukasz. Słuchaj, ja nie, jakbym miał to robić na akord, to wiem, żebym nie zarobił. Na sól i chleb. Tak. Ja robię to z czystej przyjemności. Rozumiesz? No tak. No. Słuchaj, pamiętaj, nieważne ile, jak my to robimy, dla siebie, znaczy się ja to robię dla siebie. No i dobra. Nie wiem, czy mi się teraz uda włożyć. Nie wiem, czy nie przytrzymać tam ze strony, co? Tu ono normalnie musi mi wejść tam te 6-7 cm gdzieś. Tu patrzymy. Trzymać tam do rury? Znaczy, no nie wiem, czy ja nie będę miał tyle siły, żeby ją tam wypchać z tym, nie? Chodzi mi bardziej tutaj, żeby... O, weszła. Ruszyło się coś tam, nie? Nie, nic. No i tu mi weszło ładnie aż za ołówek. 7 cm. Teraz byśmy musieli tą włożyć tutaj, tak? Tutaj i tą delikatnie przesunąć i wkładać, nie? Nie, nie, nie. No tak, no inaczej nie włożysz. Trzeba by włożyć najpierw tą na grubą rurę. No ja, a jak tą włożę później tutaj? Teraz włożymy tą tutaj i przesuniemy tą całą. No właśnie, przecież ta, Łukaszek, ta wąska rura. Wykopie się tam, ci przesunie, bez problemu. Ale mi będzie łatwiej wpychać w tą stronę, niż później tak, na bok, bo ją będę na bok przesuwał, rozumiesz? No to chcesz tą najpierw tą... Tą najpierw włożę tutaj. Ale sobie od razu obydwie... Nie, w tą miałem czyszczoną tutaj. A skąd? Miałeś? Nie. Gdzie nie wyciągałeś w ogóle? No jak? Tą miałem czyszczoną tutaj, na gotowo stały przecież. Tylko tą małą wyciągłem na sucho, żeby włożyć i... Już nie kontaktuję. Nie kontaktujesz, mówię. Uszczelkę jeszcze. Trzymaj chwilę. Musimy tu zrobić taką akcję jedną. Na razie. Tam jakieś są ten. Ona tu cała jest z tego. Zostaje, z tego śmieci zostają. Z czego? Maty. No to co, jak nie mamy innej, to trzeba sobie jakoś radzić.
Nie, może obydwie nawet koszmary, czy nie? Nie, na razie obydwóch nie, bo jak coś poleci, to się przyklei. Skoczyła, widziałeś? I teraz tą sobie tam, o, przesunę, tylko muszę ją obrócić, poczekaj. Dobra. I daj mi od razu madzidło. Więcej to tam najwyżej. Jak mówią, nie smarujesz, nie jedziesz, tak? Za dużo nie smaruj. Nie no, od góry nie mam nie posmarowane. Smaki to chyba się czysty kawałek. Masz nożyk, jak chcesz, to idź tam utnij. Leży tam jeszcze. Wykop nie wpadnie mi. Czekaj, od razu sobie odznaczę też tu. Rysik się skończył, nie. Taka bardziej nie chcę ten. Pięknie, cudownie, ślicznie. Taka robota to mi się podoba. Wszystko tutaj do ołóweczka. To też siedzi. Sprawdźmy tutaj. Tu się nam nic nie przesunęło. Jak to wyszło? Tak, o, wyszło. No dobra, mamy. Witam serdecznie w kolejnym dniu. Muszę wam powiedzieć szczerze, że wczoraj nie miałem jakoś weny nagrywać. Jakiś taki rozbity wczoraj byłem. No, po prostu nie miałem chęci. Musicie też mnie zrozumieć. Czasami tak bywa. Dobra. Co wczoraj nam się udało zrobić? To udało nam się zrobić tą główną nitkę. Już wyszłem tam za garaż. I mamy rozgałęzione na prawo, na lewo. Tutaj już do kotłowni mam zrobione. I wyjście mam już zrobione do kuchni. Muszę jeszcze dalej przedłużyć tam do kuchni. Też mamy tutaj do garażu, tylko po prostu tutaj tą pionową jeszcze muszę wyjść wymierzyć. Bo teraz tak, ta już leży z takim spadkiem, jakim chcemy, czyli 2%. Wcześniej sobie przygotowałem podłoże, że jest stabilnie, leży po całości rura. Mówię, ja nie mam w tym żadnego doświadczenia, starałem się robić tak, żeby dla mnie to było wygodniej, żebym po prostu ja się później nie miał różnych kombinacji, że rura mi gdzieś tam w powietrzu wisi, czy zrobiły się jakieś garby. Starałem się wyprowadzić to, mam zrobione. Już automatycznie mi też to wychodziło, bo przepusty, które wcześniej sobie porobiłem, poobliczaliśmy już z tym spadkiem 2%. Chodzi o to, że zaczynając od pierwszego, wymierzyłem sobie tą długość, jaki będzie spadek robiony.
podniosłem tamte też o 2% wyżej z delikatną tą. Przepusty miałem 20 cm, zrobione rura 160, także mamy jeszcze troszeczkę pole manewru. Warto sobie też coś takiego zrobić. Ja sobie zrobiłem z rury też kanalizacyjnej 20, tak? 200 sobie pociąłem na kawałki, od kuzyna dostałem, miał tam resztę, akurat mi wydało, fajnie. Więc tak, fajnie tam też ktoś, kilka osób mi tam odpowiedziało na pytanie związane z chudziakiem i tym drutem, który się do niego dodaje, to jest zbrojenie rozproszone, tak, ja o tym też coś tam wcześniej mówię, troszeczkę czytałem, będę miał więcej czasu, to trochę więcej chcę się w to zagłębić. Jak dobrze pamiętam, Artur chyba mi tam napisał, że to jest włókno poli. O, jak te włókno się nazywa? Polipropenowe, chyba coś takiego. Jakiś taki ciężki wyraz. Miałem sobie, zapisałem tutaj, zaraz wam powiem. Mam gdzieś tutaj, no. I to jest polipropylenowe, nie? Nie, propyle. polipropylenowe, o. Polipropylenowe. Dobra. Ciężki wyraz. Wiatr dzisiaj mamy straszny i to od strony Putina. Także jest troszeczkę mroźny. Mimo tego, że ładna pogoda, słoneczko świeci, ale wieje strasznie. Obejdę się tutaj z wami jeszcze, pokażę, jak to wyszło. No i teraz tak, tutaj te 110 będziemy po prostu musieli poziomice położyć, też stosunkowo te 2% utrzymać, podnieść, podłożę sobie tutaj na tych przelotach pod rurą kawałek stropianu, ustabilizuję to, podsypiemy jeszcze troszeczkę piachu pod spód i dzisiaj też za dużo nie powalczę, mam tylko w sumie 3 godzinki maksymalnie mogę porobić i no niestety tak jest, jak się nie ma zbytnio dużo czasu i nie jest się zbytnio dużo w domu, to są też inne sprawy do załatwienia, ale mówię, pani też się wczoraj już do mnie odezwała odnośnie tego ustalenia tych sianek działowych. Wczoraj wieczorem wysłała na maila propozycję. Muszę dzisiaj wsiąść z żoną też po południu, przedyskutować pewne rzeczy, ustalenia. Ja już wczoraj szybciutko tak sobie rzuciłem okiem i powiem szczerze, że fajnie, fajna propozycja. Malutkie zmiany tylko mam takie, myślę, że też się dogadamy, ale mówię, dopóki nie dostanę ostatecznych wymiarów, to na razie tej strony nie będę ruszał, przejdę sobie ewentualnie jutro, tutaj zrobię tą czerpnię powietrza i będę mógł sobie ściągać tutaj już na gotowo pod chudziaka. Tutaj będziemy mogli też sobie zasypać, zagęścić, no i też ściągnąć sobie tutaj na gotowo i później tylko zrobić te dwie gałązki tutaj, gałązki czy tam od nogi, od tej głównej kanalizy. No, tak to wygląda. Dobrze, my tak szybko jeszcze kawunię wypijemy i będziemy walczyć tutaj w stronę kuchni. I zobaczymy. Co tam mówisz? Polipropylenowe. Polipropylenowe. O, nie wiem. Tak, trzeba rozkładać na części. No, takie słowo, które się codziennie nie używa, także. Dobra. My się powoli rozłożymy. No, my już sobie spadki żeśmy porobili, obsypali dookoła. Teraz tutaj pan inżynier troszeczkę zagęszcza to wodą. Znaczy się zlewa wodą, żeby to się zagęściło w koło. I tutaj z przodu zapianowałem, na razie tutaj nie przysypujemy. Tutaj od przodu tak samo. Zblokowałem też tutaj od góry wcześniej stropianem, żeby ewentualnie piana mi do góry nie podniosła tej rury. Sprawdzaliśmy też
Woda fajnie ścieka z każdej strony. A ja zaraz zacznę sobie tutaj już te piony podocinać. Raz, dwa, trzy sztuki mamy do docięcia. A spadki sobie robiliśmy za pomocą poziomicy i tak, mam 60 zrobioną. Na 60 wychodzi 12 mm. Mam 12 mm klocek. Tutaj mam poziomicę 1,20 m, ale na metrze zrobiłem 2 cm. No i na dwumetrówce mamy 4 cm. Jest zachowane z tolerancją tam milimetra dwóch. Także myślę, że nie powinno być problemu. Chciałem baterię wymienić, bo się bateria wyczerpała. Znowu się wiatr zerwał. Próbujmy tak, weźmy tą wyszczelkę stąd. No tak do połowy można już ją zasypać, nie? O, gdzie korek, co ty? Elegancja Francja. Gra i buczy. Dobra. Jeszcze został mi tam jeden.
Zaraz coś na szybko wymyślimy. Nie mam kątownika, ale można sobie poradzić w ten sposób. Tak. Wystarczyć. To jeszcze tutaj zamocować, to będziemy mieli uchwyt. Trzeba sobie radzić jakoś, nie? Jeszcze pod spód damy listewkę tam. Nie mam żadnych kątowników. W sumie ten kątownik, jakbyśmy dalej zamontowali te dwa kątowniki tutaj, powinno to trzymać. Zobaczmy. Spróbować. Dobra, weźmy wkręty. Zaraz się przekonamy. Nie mam tej mniejszej wkrętarki, zostawiłem w domu, ale mogę sobie też tą większą. To jest strasznie ciężka, ale bardzo mocna. Weźmy z drugiej strony. Może zrobimy tak. Z drugiej strony. Myślę, że będzie. Zobaczymy. Trzeba na uchwyt to nawiercić i grubsze wkręty dać, dłuższe.
pilotażowe. Wysokie. Kurde, ta lalka. Zobacz. Widziałeś? Dzień dobry. Stabilne. Dobra, babę mam przygotowaną. Pani inżynier jeszcze tam domoczy trochę. Przysypiemy. Ja postaram się na dwa razy to zagęścić. Nie wiem, na ile nam czas dzisiaj pozwoli. Mamy jeszcze w sumie niecałą godzinę czasu. Ile da radę zrobić, tyle da. Dobra. Coś mówiłeś? Twierdzisz. Aha, no to się żyć. To się co? Jak się pierdzi, to mówię, że się życie twierdzi. Tak. A jak się ździewa, to się śmierci spodziewaj. Aha, no widzisz.